świat wokół ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi, masz czas. Masz czas na relaks. Masz czas na pracę. Masz czas na pasję. Masz czas dla bliskich. Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi. Jesteś przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz rozwijać swoją firmę? Szukasz sposobu na wyjście z kryzysu? Pożyczki na rozwój to program stworzony z myślą o Tobie. Najkorzystniejsze warunki i atrakcyjne oprocentowanie już od 2,39%. Oferujemy pożyczki obrotowe i inwestycyjne na preferencyjnych warunkach. Wspierając Was, wspieramy cały Dolny Śląsk. PodoArtist, Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. PodoArtist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D/1, telefon 781 444 332. Jesteś przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz rozwijać swoją firmę? Szukasz sposobu na wyjście z kryzysu? Pożyczki na rozwój to program stworzony z myślą o Tobie. Najkorzystniejsze warunki i atrakcyjne oprocentowanie już od 2,39%. Oferujemy pożyczki obrotowe i inwestycyjne na preferencyjnych warunkach. Wspierając Was, wspieramy cały Dolny Śląsk. Dzień dobry, rozpoczynamy wydarzenia w środę 21 lutego. Wioletta Juchaniuk, zapraszam. Prezydent Bolesławca uspokaja działkowców w całej Polsce. Działkowcy poczuli się bowiem zagrożeni po nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym, na podstawie której możliwa jest zmiana przeznaczenia ogrodów działkowych. W Bolesławcu nic takiego jednak nie nastąpi. W grudniu ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zaniepokoiła ona działkowców w całym kraju, ponieważ gminy, sporządzając miejscowe plany ogólne, mogą przeznaczać na ogródki działkowe tereny tylko w 3 z 13 sfer. W strefie zieleni i rekreacji, w strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną oraz w strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która została przyjęta przez Sejm, zaniepokoiła działkowców w Polsce, którzy obawiają się o przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych. W Bolesławcu od wielu już lat udowodniliśmy, że traktujemy ogrody działkowe jako zielone płuca miasta, nienaruszalne. Tworząc dokumenty planistyczne w tych sprawach, gminy będą podejmować decyzje o zaliczeniu konkretnych terenów do wyznaczonych stref. Będą one jednak musiały być konsultowane z mieszkańcami. To przyszłość, jednak w Bolesławcu działkowcy nie muszą się o nią obawiać. Informuję, że działkowcy w Bolesławcu nie niepokoili się. Los rodzinnych, 16 rodzinnych ogrodów działkowych w Bolesławcu jest niezagrożony. Tereny działkowe, gdy będą wpisane do 3 z wymienionych stref, to będą chronione przed likwidacją. Inaczej jednak będzie, gdy znajdą się w jednej z pozostałych stref. Urząd Miasta zachęca do udziału w unijnych programach wspierających rozwój i współpracę europejskich regionów. Przed nami wydarzenia w skrócie. Zapraszam. Policja odnalazła zaginionego chłopca, mieszkańca powiatu lwóweckiego, który 18 lutego samodzielnie oddalił się z bolesławieckiego szpitala. W nocy z 20 na 21 lutego chłopiec odnalazł się na terenie województwa wielkopolskiego. Urząd Miasta Bolesławca zachęca do dołączenia do społeczności programu Interreg Europa 2021-27 na platformie online.
Umożliwia ona nawiązanie kontaktów z partnerami z całej Europy i wymianę pomysłów na projekty. Platforma ułatwia połączenie ludzi, aby współpracować i dzielić się innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie rozwoju regionalnego. Zarząd Karkonoskiej Izby Gospodarczej zaprasza firmy do udziału w drugim naborze do programu Obniżone ceny energii dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużego przedsiębiorcy na lata 2025-2029. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie kompletnego wniosku o przystąpienie do programu w siedzibie Izby bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do 27 lutego. Bolesecka Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ogłosiła nabór do służby w jednostce ratowniczo-gaśniczej na stanowisko podoficerskie. Chodzi o starszego ratownika w zmianowym czasie służby. Nabór dotyczy jednak wyłącznie formy przeniesienia służbowego w ramach struktur Państwowej Straży Pożarnej. Ruszył nabór dla instytucji i organizacji z Dolnego Śląska na terenie gmin do 50 tysięcy mieszkańców, dla których ważne są twórcze i społeczne aktywizacja młodzieży, a także wsparcie kompetencyjne swoich pracowników i lokalnych liderów w obszarze projektowania i realizacji inicjatyw społeczno-kulturalnych. Z raportu Otomoto wynika, że Polacy wciąż stawiają na niemiecką motoryzację i silniki spalinowe. Po raz pierwszy od 5 lat liderem w zestawieniu najczęściej wyświetlanych marek używanych samochodów jest BMW, które wyprzedziło Audi i Mercedesa. Silniki benzynowe są liderem, a diesle plasują się na drugim miejscu. Bolesławiecki Ośrodek Kultury zaplanował już koncert, który związany będzie z tegorocznym Dniem Kobiet. Wprawdzie odbędzie się w jego przeddzień, ale będzie za to dobrym wprowadzeniem do świętowania. Ze sceny Kina Forum popłyną piosenki ze złotej ery Hollywoodu. Walentynki za nami, a przed nami, tym razem tylko mężczyznami, kolejna okazja do tego, by w szczególny sposób wyrazić swoją atencję dla swoich partnerek. To oczywiście 8 dzień marca i Dzień Kobiet. Bolesławiecki Ośrodek Kultury zaprasza w przeddzień tej okazji na koncert w Kinie Forum. Na scenie Kina Forum wystąpi Luna Voices, czyli Złota Era Hollywood. Będzie to koncert, w którym zaprezentowane zostaną największe przeboje i hity filmowe, muzyki filmowej, czyli muzyki z kinematografii. W repertuarze znajdą się utwory, które wykonywały takie gwiazdy jak Pola Negri, Marlena Dietrich, Marilyn Monroe czy Judy Garland. Bardzo ciekawym elementem będzie to, że oprócz wokalistek występujących będzie też orkiestra, którą zasilą bolesławianie, nauczyciele ze szkoły muzycznej. Także świetna gratka dla miłośników dobrej muzyki. Luna Voices to Monika Kuczera, Natalia Kiczyńska i Tamara Beller, czyli solistki oraz członkinie chóru Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Koncert odbędzie się w czwartek 7 marca o godzinie 19. Pozostała jeszcze prognoza pogody dla Bolesławca na czwartek. Dziękuję Państwu za dziś i zapraszam na wydarzenia jutro. Do zobaczenia. W nocy ze środy na czwartek w Bolesławcu będzie 5 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 8. Wilgotność powietrza 80%. Zachmurzenie będzie duże. W ciągu całej doby przelotne opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne będzie spadać do 992 hektopaskali wieczorem. Wiatr do 20 km na godzinę wiał będzie z południowego zachodu. Jesteś przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz rozwijać swoją firmę? Szukasz sposobu na wyjście z kryzysu? Pożyczki na rozwój to program stworzony z myślą o Tobie.
Najkorzystniejsze warunki i atrakcyjne oprocentowanie już od 2,39%. Oferujemy pożyczki obrotowe i inwestycyjne na preferencyjnych warunkach. Wspierając Was, wspieramy cały Dolny Śląsk. Podo Artist, Twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podo Artist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332. Jesteś przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz rozwijać swoją firmę? Szukasz sposobu na wyjście z kryzysu? Pożyczki na rozwój to program stworzony z myślą o Tobie. Najkorzystniejsze warunki i atrakcyjne oprocentowanie już od 2,39%. Oferujemy pożyczki obrotowe i inwestycyjne na preferencyjnych warunkach. Wspierając Was, wspieramy cały Dolny Śląsk.